Dzwonił Peter? Dzwonił Peter? Mnie też to czeka. Nie denerwuj mnie. Łatwo ci mówić. Ty jesteś na końcu rurociągu, a ja 500 metrów za Farnumem. Kto jest szeryfem Pierce County? Ty. A kto zastępcą? Ja. Ty. A zastępca wykonuje rozkazy szeryfa. Rozkazuję ci, żebyś nie zachorował. Jasne? Dzwonił Peter? Dzwonił Peter? Obyś miał rację, szefie. Nie jestem geniuszem, ale mam plany. Chodźcie. Idziemy. Sprawdzę ten wóz. Cholera, założyli blokady. Na wszystkie. Sprawdzę. Ten jest w porządku. Russell, wysiądź. Chwileczkę. Uciekajcie. Szybko. Na ziemię. Śmiało, chłopcy, dawać go. Świetny strzał. Bierzemy go. Prosto w serce. Ładnie go załatwił. Piękny strzał. Wiedziałem, że trafię. Do stacji fila kawał drogi. Mam starą na klockach. Ten złom jeszcze działa? Nie da się założyć blokady na wóz bez kół. To 11 kilometrów stąd. Skrótem 8, a potem 30 do stacji fila. Dam radę. Idziemy. Pobrali mi krew. Zrobili co najmniej jeden test. Może zostałam zarażona? Masz gorączkę, bo jesteś w ciąży. David, nie wiemy tego na pewno. Ja wiem. Jeśli jesteś chora, to ja też. Piliśmy tę samą wodę.
A ja jestem zdrowy, więc ty także. Przeżyjemy to. Co jest? Scott i McGregor, to jej chłopak. Zatrzymaj ją. Nie mamy na to czasu. Ty dla mnie miałeś. Idziemy. Chyba nikogo nie ma. Scotty? Stój! Rozwalę ci łeb. Scotty, to ja! Scotty, nie wariuj! Nic nam nie jest. Scotty! Rzuć broń. Przepraszam. Musiałem się upewnić. To działa w obie strony. Przepraszam. Nic ci nie jest? Gdzie twoja mama? W domu. Zbieraliśmy zapasy na drogę. Szeryf ma wóz. Możecie jechać z nami. Dobrze się czujesz? A mama? Cicho. Do stodoły. Raz. Z domu wychodzi kobieta. Musimy panią zbadać. Ruszamy. Trzeba przeszukać cały teren. Zabierz Bekę na tył stodoły. Nie zabijajcie mnie, proszę. Jak mogłeś to zrobić? Tylko piśnij, to cię zabije. Czemu ich zastrzeliliście? To był rozkaz. Czy? Nie wiem. Co tu się dzieje? Mówią, że wypadek. Ściągnęli cały oddział. Poznaliśmy, jaki to stan po tablicach rejestracyjnych. Umrę bez maski? Powiedzieli ci, że jak zdejmiesz maskę, to umrzesz? Zabronili zdejmować. Słuchajcie, wiem, że nie zasługuję na żadne względy, ale jeśli mnie puścicie, to nic nie powiem. Nie chcę zabijać bezbronnych cywilów. Pójdę, dobrze? Siedź. Opuść broń, szefie. Jestem szeryfem, a to mój zastępca. Moja żona to lekarka. Jest w ciąży. Becca nie ma 18 lat. Wyda nas. Jeśli go nie puścimy, na pewno nas znajdą.
Ale on nas nie wyda. Nie. Oddaj mu broń. Wybaczcie mi. Nie strzelaj. Są tam jacyś zarażeni? Babcock? Nie, czysto. Wracamy dziś do bazy. Idziemy. Teren czysty, zadanie wykonane. Jeśli ten żołnierz mówił prawdę, wirus przenosi się w powietrzu. Musimy iść dalej. Pójdziemy uruchomić wóz. Piękny dzień. Cudowny poranek. I jesteśmy w domu. Mieliśmy tu wychować dziecko. Nadal możemy. Wszyscy nasi znajomi nie żyją. Całe miasto umarło. I nic z tego nie odmieni. Nigdy. Zajebisty. Poszukaj skrzynki z narzędziami.